Tu Kampus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś przyjrzymy się seniorom w kontekście postępującej digitalizacji. I choć dla naszych słuchaczy wiek emerytalny to daleka perspektywa, prawie niedostrzegalna na horyzoncie, no mam wrażenie, że konsekwencje postępującego trendu i procesu starzenia się społeczeństwa są dotykalne i postrzegalne przez nas wszystkich, także tych najmłodszych. A o seniorach w sieci i nie tylko opowie nam dzisiaj z samego Londynu dr Anna Nicińska, ekonomistka z Wydziału Nauk Ekonomicznych i badaczka de Labu UW. Cześć Aniu. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość rozmowy na ten temat, który wydaje mi się bardzo ciekawy i bardzo ważny. Jeśli pozwolisz, zanim przejdziemy do szczegółów, to zaczęłabym od takiego ogólnego pytania, takiego zderzenia, być może skonfrontowania się ze stereotypem, który pokutuje gdzieś w naszej świadomości. Seniora jako tej osoby nieaktywnej, jako osoby, która jest cyfrowo wykluczona, która nie korzysta z różnych dobrodziejstw nowych technologii cyfrowych, a tymczasem znalazłam badania CBOS-u, które mówią, że już co trzeci konsument online jest w wieku 65+, czyli można powiedzieć, że to nasi dziadkowie i nasze babcie monopolizują rynek zakupów i aktywności cyfrowej. Czy to jest czas na to, żeby zweryfikować ten obraz babci, dziadka, seniora, który jest w fotelu bujanym i dzierga na drutach? Absolutnie, tak. To jest mit, który niestety jest bardzo mocno ugruntowany, dlatego że my bardzo często myślimy o tych naszych osobach starszych właśnie w kontekście, że to są dziadkowie, babcie. Często już w takim stanie zdrowia, który im nie pozwala na samodzielne, pełne funkcjonowanie. I to jest też bardzo silnie związane z rynkiem pracy, które również postrzega te osoby starsze jako niekompetentne, mniej produktywne, nieaktywne i takie właśnie zbędne, pozwolę sobie użyć tego słowa. Bardzo często w debacie publicznej, jeżeli mówimy o osobach starszych, to zwykle w kontekście konieczności zapewnienia im opieki, tak jakby wszystkie osoby starsze tej opieki wymagały. I oczywiście to jest bardzo istotny problem, bo nam rośnie ta proporcja i liczba osób, które takiego wsparcia wymagają, ale my musimy pamiętać, że ta populacja ludzi po 65 roku życia albo po 80 roku życia, bo tak teraz ta starość się przesuwa nam wraz z wiekiem, że samo określenie osoba starsza niewiele nam mówi, że nie sprecyzujemy właśnie o jakiej grupie wiekowej myślimy. Rośnie też ta grupa osób w wieku 100 lat i więcej. To te osoby w tych grupach wiekowych, one są niebywale zróżnicowane. Tam jest dużo większa wariancja i heterogeniczność ich stanu zdrowia, ich różnego rodzaju sytuacji i zawodowej, i majątkowej, i ogólnie statusu społeczno-ekonomicznego, że takie generalizacje są bardzo szkodliwe. Musimy pamiętać, że tam jest dużo większa heterogeniczność niż w młodszych grupach wiekowych. I musimy też pamiętać o tym, że starość to nie jest statyczna sytuacja, która się dzieje w życiu. Starość to jest moment, który następuje po dojrzałości i młodości. Tak to uprośćmy, odnosząc się do tego klasycznego ekonomicznego modelu cyklu życia, w którym mamy czas młodości, kiedy akumulujemy kapitał ludzki, potem mamy dojrzałość, kiedy jesteśmy na rynku pracy i generujemy dużo wyższe dochody, spłacamy kredyty zaciągnięte w czasie edukacji i akumulujemy majątek, z którego finansujemy swoje życie na emeryturze, czyli właśnie w tej starości. To jest taki model ekonomiczny, który pokazuje, że mamy jakąś historię życia. Nie zaskakuje, że ta historia życia jest napisana na przykładzie mężczyzny w kontekście właśnie też anglosaskim. Czyli człowieka, który kończy studia zaciągając kredyt, potem idzie do pracy, którą wykonuje nieprzerwanie do osiągnięcia wieku emerytalnego, a na emeryturę przychodzi w momencie, kiedy zakumulował tyle dochodu i majątku, że uważa, że już może sobie pozwolić na niepracowanie do końca życia. To gdzie jest problem z takim modelem, czy też wyobrażeniem o starości? W których punktach rozjeżdża się to z dzisiejszymi okolicznościami i warunkami funkcjonowania starszych osób? Zupełnie to nie pasuje współczesnemu światu, w którym rynek pracy wygląda inaczej. Mamy nieciągłości w zatrudnieniu, mamy zmiany miejsca zatrudnienia. Akumulacja też takiego doświadczenia zawodowego nie następuje tak jak w latach 50. minionego stulecia, ponieważ ludzie się przebranżawiają, zmieniają miejsce pracy. Te kompetencje nie zawsze są tak łatwe do przeniesienia między pracodawcami. I tutaj też właśnie wchodzą te kompetencje cyfrowe. No i to zupełnie się nie przykłada też do sytuacji kobiet, które aczkolwiek teraz mają dużo mniej dzieci niż kiedy ten model cyklu życia powstawał, to nadal te ich kariery zawodowe są dużo bardziej przerywane, dużo bardziej skomplikowane.
No i ten sam w ogóle moment, kiedy przechodzimy z aktywności ekonomicznej, z rynku pracy na emeryturę, te ścieżki, które do tego prowadzą, są dużo bardziej skomplikowane i rzadko kiedy teraz się dzieje tak, że mamy po prostu zakończenie pracy zawodowej i emeryturę. Bardzo często tam są powroty, jakieś hybrydowe rozwiązania, więc to myślenie, ono właśnie nas utwierdza w tym micie, że jakby jesteśmy przed, jak już nie jesteśmy, jesteśmy przed tym momentem, kiedy jesteśmy przydatni na rynku pracy, jak już to się kończy, to przechodzimy na emeryturę. Pomijam już ten fakt wieku emerytalnego, który w ogóle się nie przesuwa wraz z tym, że nam się wydłuża czas trwania życia i ten fakt, że mamy często po przejściu nad emeryturę przed sobą perspektywę 30 lat, to jest sytuacja, która no, nigdy wcześniej nie miała miejsca, żeby na emeryturze tak długo trwać. A gdybyś miała wskazać takie punkty krytyczne, te zapalniki, które są dla ciebie szczególnie istotne w kontekście starości czy też starzenia się społeczeństwa, to co by to było? Jak ja o tym myślę, to jest kwestia nierówności, kwestia płci i kwestia wykluczenia cyfrowego, które w starości jest bardzo często konsekwencją wykluczenia cyfrowego na tych pierwszych etapach życia. Jeżeli popatrzymy na cykl życia i weźmiemy dzieciaki, które teraz nie mają możliwości brać udziału w edukacji, z tego względu, że nie ma 5 komputerów w rodzinie, tylko jest 1 dzielony, edukacja jest online, no i jest konkurencja, które dziecko akurat będzie mogło się tym zająć, to ma konsekwencje na najbliższe lata dla edukacji tych dzieciaków, ale to ma też konsekwencje na to, jak oni sobie tym będą radzić na rynku pracy, jak będą mogli sobie kontynuować i rozwijać te umiejętności cyfrowe. I my wiemy to, że to nie jest wiek, jest kryterium, które ogranicza, ale właśnie ta kompetencja cyfrowa, która wpływa na produktywność osób starszych. Więc to nie jest kwestia samego wieku, tylko to jest kwestia szans na zakumulowanie w cyklu życia tych rzeczy. A więc tutaj znów kobiety są w gorszej sytuacji ze względu na te przerwy, na te inne obowiązki opiekuńcze, nieodpłatne prace. Tak to bardzo często wygląda w wielu krajach świata, nadal jeszcze. I więc ta sytuacja w starości jest pochodną tego, co się wydarzyło wcześniej. Statystyki i prognozy, do których dotarłam, mówią, że już w 2030 roku będzie więcej osób 65+, niż dzieciaków i młodzieży do 15 roku życia, a w 2050, czyli to jest bardzo niedaleka perspektywa z punktu widzenia demografii czy ekonomii, co trzeci Europejczyk będzie w wieku 50+, czyli takim presenioralnym, powiedziałabym. Jakie to konkretne wyzwania, czy też jakieś trudności może przynieść dla nas jako obywateli świata, który będzie światem, no właśnie, seniorów, można byłoby powiedzieć. Ja widzę tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka właśnie oczywista, że rynek pracy nie nadąża po prostu za tą strukturą populacji. Jest badanie, które pokazuje, że osoby w wieku 50+, ich produktywność nie jest gorsza niż osób młodszych. Oni wprawdzie częściej popełniają jakieś drobne pomyłki, ale zdecydowanie rzadziej popełniają takie błędy, które prowadzą do, nie wiem, zatrzymania procesu produkcji. A więc rzeczywiście osoby starsze inaczej funkcjonują. Bardzo często ich zdrowie jest w innej sytuacji niż tych osób młodszych, ale to nie jest tak, że te osoby są wszystkie niedołężne i niesprawne. To jest kwestia tego, że jest mniejsza odporność na przebodźcowanie na przykład wśród osób starszych, albo właśnie takie umiejętności skoncentrowanie, szybciej się męczą. Te zdolności poznawcze do 75 roku życia w zasadzie są takie same, jak były wcześniej. Później zaczyna się ich spadek. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to jest kwestia rynku pracy, ale to jest też kwestia usług i produktów, które powinny być zorientowane i to po prostu też rynek wymusi, tylko to się dzieje niedostatecznie szybko w mojej ocenie, bo nie ma zrozumienia tego, że mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanym odbiorcą i trzeba dostosować te produkty, usługi do potrzeb użytkowników po prostu. I to jest tego zrozumienie. Jak myślisz, nie wiem, o jakiś, nawet jak są organizowane strony internetowe, to user experience staje się bardzo ważne. Ten cały taki universal design się rozwija i ale nadal to nie jest powszechnie rozumiane, jak bardzo to jest istotne. Mój ulubiony przykład to jest przejście dla pieszych i taka właśnie architektura i przestrzeń publiczna, w której dominują znaki pionowe, podczas gdy osobom starszym łatwiej jest śledzić znaki poziome. A oprócz tego, nie wiem, światło zielone jest dostosowane do prędkości chodzenia mężczyzny w sile wieku, podczas gdy kobiety zazwyczaj są niższe od mężczyzn, chodzą wolniej, więc dla nich to światło może być niedostatecznie długo włączone na zielonym.
żeby bezpiecznie mogły przejść przez ulicę. No i to są takie właśnie kwestie funkcjonowania osób z różnymi ograniczeniami. I to nie jest tak, że to są tylko osoby starsze, bo to jest osoba z jakimś ograniczeniem niesprawności tymczasowym, żeby one mogły dobrze funkcjonować w miejscu pracy, a więc żeby te miejsca pracy były odpowiednio do nich przystosowane, czyli choćby to, żeby nie było tam zbyt głośno, bo to jest bardzo męczące, albo żeby mogły dotrzeć do tej pracy bezpiecznie. I tutaj są takie, no nie wiem, to są czasami takie trywialne kwestie, o których rzadko kiedy myślimy, ale na przykład w Polsce 30% kobiet ma problem z nietrzymaniem moczu. I ja mówię tutaj o kobietach nie w wieku 50+, tylko w ogóle. W tej grupie kobiet starszych to jest dużo większy problem. I teraz, jeżeli nie mamy toalet publicznych, bezpiecznych, czystych, z których one mogą skorzystać, to dla nich podróż do pracy może być bardzo dużym problemem. Muszą robić to samochodem, co nie każda z nich go ma, nie każda z nich się czuje na tym dobrze. I też właśnie tutaj jest olbrzymie miejsce dla rozwoju tych usług cyfrowych. Wydaje mi się, że właśnie osoby starsze tutaj są te kompetencje na tyle duże, że oni mogą z tego korzystać. Natomiast potrzeba jeszcze trochę takich wyobraźni właśnie ze strony dostawców tych usług, żeby ich traktować jako potencjalnych odbiorców. To też myślę, że istotne jest pytanie o rynek pracy i jego otwartość na seniorów, bo mówisz o różnych barierach, które powodują, że ta aktywność zawodowa no, jest zdecydowanie niższa w tych najstarszych grupach społecznych. No ale mówi się też w kontekście automatyzacji rynku o tym, że to właśnie seniorzy mogą okazać się tą grupą najbardziej zbędną, bo oni wpadają w to takie błędne koło, że pracowników trzeba przeszkolić, ale tych będących tuż przed emeryturą, to już się właściwie nie opłaca, więc oni są niedostosowani, więc tym szybciej będą zbędni. I pytanie jest takie, czy z takiego błędnego koła, czy takiej wizji bezsensowności inwestowania w seniorów z punktu widzenia oczywiście pracodawcy, to czy da się jakoś z tego impasu wyjść, czy są jakieś szanse, czy też narzędzia, które pozwoliłyby zredukować tę niepewność zawodową po stronie seniorów? To znaczy, to jest tak, że trochę tak mówimy o kontekście polskim, trochę inaczej to wygląda w kontekście światowym. Wydaje mi się, że są miejsca, w których to wygląda dużo bardziej optymistycznie niż u nas i ja o nich będę mówić, dobrze? Jest bardzo dużo narzędzi, żeby ten rynek pracy dostosować do tych rzeczy. I to, co mówisz, to, że właśnie te osoby starsze są pierwsze, żeby im nie fundować szkoleń, dlatego że są pierwsze w kolejce, żeby przejść na emeryturę, to wynika właśnie z takiego myślenia tym modelem sprzed kilku dekad, że jest czas przed i po emeryturze. Wiek emerytalny to nie jest tego, że nakłada obowiązek przejścia na emeryturę. Przesuwanie też tego wieku emerytalnego może zachęcać ludzi do tego, żeby pozostać na rynku pracy, ale to nie jest jedyny instrument, jest wiele instrumentów. I są kraje, w których no, realny, faktyczny wiek przechodzenia na emeryturę jest dużo wyższy i bardzo często ta emerytura, nawet jeżeli łączy się z jakimś świadczeniem, to ona też bywa łączona z aktywnością zawodową. Więc tutaj to jest takie otoczenie instytucjonalne, w którym faktycznie najbardziej kompetentne osoby mają, znaczy nie wiek, a kompetencje mają większy wpływ na to, w kogo inwestować i kogo wysyłać na te dodatkowe szkolenia. No i też myślę, że w kontekście właśnie tej automatyzacji, tych procesów, to tutaj znowu właśnie pojawia się nam to rozwarstwienie i znowu jest kwestia tego, żeby te kompetencje cyfrowe jak najwcześniej budować, bo wówczas one mogą się bardziej akumulować i to jest, ja zawsze o tym myślę w takim dynamicznym aspekcie, prawda, że dla mnie osoba starsza to nie jest ta osoba, która teraz ma 60 lat, to tylko ten 40-latek, który w tym momencie nie idzie na szkolenie, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, ma małe dziecko w domu i po prostu jest poza rynkiem pracy, albo ma jakieś kłopoty zdrowotne i nie jest tak dyspozycyjny jak ktoś, kto jest w lepszej sytuacji. I teraz za 20 lat oni będą w zupełnie innej sytuacji, mimo że są w tym samym wieku. I jeden z nich będzie dużo lepszej pozycji na rynku pracy niż ten, który miał te kłopoty, albo po prostu nie poszedł teraz na to szkolenie. Na pewno rynek pracy będzie musiał się do tego dostosować. W Polsce to jest w ogóle taka sytuacja, że też nasza populacja będzie się kurczyć. Tylko u nas jest inna trochę struktura zatrudnienia, prawda? Bo tych wysoko wyspecjalizowanych prac, gdzie automatyzacja sprzyja zatrudnieniu, bo są ludzie, którzy muszą to programować i tak dalej, jest stosunkowo mało. Dużo optymistycznie to wygląda w takich właśnie krajach rozwiniętych, innowacyjnych, w których ta struktura zatrudnienia i w tych gałęziach, w których automatyzacja sprzyja też zatrudnieniu, no jest inna. Ale tak, to jest rzeczywiście taka niepokojąca perspektywa.
Aniu, ale odejdźmy jeszcze trochę od tego wątku rynku pracy i wróćmy do samych kompetencji cyfrowych i tego ucyfrowienia, czy też wykluczenia cyfrowego seniorów. Czy wiesz może, albo czy prowadziłaś takie badania, jak wygląda ta cyfrowa strona naszych seniorów, co oni robią w sieci, czym się zajmują i jak bardzo są zaangażowani w nowe technologie cyfrowe? Ja takich badań nie prowadziłam, ja się tym tematem interesuję i z moich takiego przeglądu literatury wynika, że jest duża świadomość, że to jest istotna kwestia. Jest coraz więcej badań na ten temat, są też takie programy aktywizujące, publiczne. Teraz było takie badanie PolSenior, jeszcze nie mamy raportu, a to jest druga fala i on w taki kompleksowy sposób patrzy na sytuację osób starszych w Polsce i tam właśnie o tym wykluczeniu cyfrowym jest osobny fragment. No rzeczywiście ten obraz Polaków nie wygląda dobrze, ale też musimy pamiętać, że bardzo często my jesteśmy porównywani z Niemcami, z Europą Zachodnią, bo w tego typu też badaniach bierzemy udział. Więc to się staje takim naturalnym punktem odniesienia. To jest też taki punkt, do którego dążymy, prawda? Więc patrzymy, jak dużo nam brakuje i rzeczywiście to nie wygląda tak różowo. Natomiast znów wrócę do tego, że to wykluczenie cyfrowe często jest pochodną wykluczenia ekonomicznego. Jak się porównujemy z Niemcami, no to tutaj zasoby finansowe emerytów niemieckich, a polskich są zupełnie inne. I też styczność i konieczność umiejętności cyfrowych jest inna. Przy czym chcę też powiedzieć, że to wykluczenie cyfrowe nie jest tylko kwestią takiego braku aktywności osób starszych, ale też no, konsekwencją projektowania różnych rzeczy. Przychodzi mi do głowy taki automat do kasy samoobsługowej, który naprawdę nie jest łatwy w obsłudze. Na przykład jeżeli mamy różne warianty płatności, to miejsce, gdzie się wrzuca bilon, banknoty, kartę i też czasami kupony. To są 4 osobne okienka umieszczone na poziomie no, dla osoby starszej, to jest gdzieś na poziomie bioder. To nie jest łatwe, żeby tam się schylić. I nawet jeżeli ta osoba kompetentnie korzystała z monitora, to tutaj mogą być właśnie jakieś fizyczne przeszkody. A jeżeli dodamy do tego jeszcze, że boli ją ręka, boli ją głowa albo płaczące dziecko jest u boku, to staje się to rzeczywiście no, dosyć trudne. Więc tutaj myślę, że z jednej strony mamy potrzebę aktywizacji osób starszych na tym polu, ale też projektowanie tych cyfrowych urządzeń z myślą o każdym użytkowniku. I bez zakładania, że jest to 30-kilkuletni mężczyzna w sile wieku. Że to może być starsza pani albo młoda matka z płaczącym dzieckiem. Aniu, bardzo Ci dziękuję za tę refleksję, szczególnie za tę kończącą naszą rozmowę, bo pokazałaś, jakie odcienie może mieć starość, ale starość, która niekoniecznie, czy też późny wiek, który niekoniecznie musi być finałem życia, bo to jest coraz większa część, proporcjonalnie coraz większa część naszego życia i wcale nie oznacza to jesieni życia, tylko właśnie może drugą połowę naszej aktywności na świecie. Więc bardzo Ci dziękuję, Aniu, za pokazanie, że ta opowieść o seniorach jest właściwie opowieścią o nas samych tylko za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Do wątku seniorów w sieci na pewno jeszcze wrócimy. Naszym gościem była dzisiaj dr Anna Nicińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i z D-Labu na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Dziękuję uprzejmie za możliwość podzielenia się moimi refleksjami i wiedzą. Dziękuję. A my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Same sztosy.